Szanowni Państwo, przede wszystkim no, spotykamy się w dosyć specyficznym czasie. Bardzo żałuję, że nie może nas być tutaj więcej, że to, że przygotowujemy taką konferencję, i która będzie prezentowana w sieci, to właściwie rozumie się samo przez się, biorąc pod uwagę organizatorów. Natomiast myślę, że ten czas pandemii, myślę, że nie jest sprzyjający do tego typu wydarzeń, do tego, żebyśmy mogli spotykać się razem i dyskutować później, chociażby w kuluarach, na temat planowanych wspólnych przedsięwzięć. Natomiast no, bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie. Mam nadzieję, że te kilka minut, w których opowiem o działalności Biura Programu Niepodległa w kontekście trzech haseł kluczowych, czyli dziedzictwo, dostępność i dialog, albo dialog, dostępność i dziedzictwo, w zależności od tego, jak to zostanie ułożone, albo jak to Państwo interpretujecie. Ja jestem związany z Biurem Programu Niepodległa właściwie od samego początku funkcjonowania tej powołanej na początku roku 2017 roku instytucji. My jesteśmy odpowiedzialni za realizację programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. Jest to program związany z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo często zadawane nam jest pytanie, okej, no ale w 2018 roku była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, to dlaczego jakby funkcjonujecie dalej, co teraz robicie? Od samego początku z pełną premedytacją tak planowaliśmy nasze działania w ramach biura, żeby oczywiście wspólnie świętować setną rocznicę, ale jednocześnie przypomnieć, że nie było to wydarzenie jednorazowe, ale był to pewnego rodzaju proces. Stąd tak zostały zaplanowane wszelkie działalności, albo działalność całego programu, jak i działalność naszej instytucji. Myślę, że dobry omen, że nasze działania przypadną wielu osobom do gustu i że będą realizowane w takiej skali i z takim rozmachem. Oczywiście nie tylko ze względu na naszą działalność, ale zaangażowanie właściwie was wszystkich od instytucji kultury, przez samorządowe instytucje kultury, NGOsy, i mógłbym wymieniać nieskończenie wiele przyjaciół, partnerów i współtworzących program wieloletni. Natomiast dlaczego, skąd pomysł na stwierdzenie, że dobry prognostyk, bo jesteśmy wpisani do rejestru instytucji kultury pod numerem 100, więc nie mogło się nie udać i pozwólcie, że od tego zacznę. Z naszej perspektywy pewnie kluczem do sukcesu albo no, ciężko samemu się oceniać, natomiast śmiem twierdzić, że zaangażowanie właśnie bardzo wielu różnych środowisk we współtworzenie obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także tego procesu opowieści o odbudowie polskiej państwowości sprzed 100 lat, myślę, że możemy mierzyć właśnie przez dostępność. Od samego początku ideą programu było włączenie no, jak największej liczby różnego rodzaju instytucji, organizacji, liderów, przedsiębiorstw we współtworzenie tego święta, zgodnie jakby z hasłem Niepodległa dla wszystkich. Program został wymyślony w ten sposób, że działamy w różnych obszarach w zależności od organizacji, instytucji bezpośrednio zaangażowanej w sam program. I tak program podzielony został na trzy priorytety, i to był priorytet wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim, realizowany przede wszystkim przez duże instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister kultury i dziedzictwa narodowego od jakiegoś czasu i sportu. I to były instytucje od Muzeum Narodowego w Warszawie, przez Muzeum Narodowe w Krakowie, Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Instytut Dziedzictwa i szereg innych. I one budowały ten program, właściwie ciągle go współtworzą, właśnie produkując wysokiej jakości wydarzenia kulturalne, dostępne przede wszystkim w siedzibach
tychże instytucji, organizacji. Są to przede wszystkim duże, duże miasta. Drugi priorytet, o którym będę pewnie mówił najwięcej, to jest priorytet związany z decentralizacją obchodów i tak to zostało wymyślone od samego początku, że możliwość przeżywania setnej rocznicy miała być dostępna dla wszystkich. No więc dostępna dla wszystkich, to znaczy dajmy szansę lokalnym społecznościom do tego, żeby mogły w swoich małych ojczyznach świętować coś wspólnie. I stąd my jako Biuro Programu Niepodległa jesteśmy od 2017 roku odpowiedzialni za realizację programów dotacyjnych. Obecnie są to programy, które nazywa się Niepodległa, a także drugi Koalicja dla Niepodległej. Są to programy dotacyjne dedykowane dla samorządowych instytucji kultury, a także organizacji pozarządowych. No i nie ukrywam, że te dziesiątki milionów złotych publicznych środków trafiło do bardzo różnych instytucji i organizacji. Stąd współtworzenie tej wielkiej opowieści o odbudowie polskiej państwowości, a wcześniej o świętowaniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości mogło się udać i mogło się i właściwie powiodło się, z czego jesteśmy super zadowoleni. No i trzeci priorytet, o którym pewnie będę mówił znowu najmniej, to jest ten priorytet zagraniczny, czy komponent zagraniczny, za który w pełni odpowiedzialny jest Instytut Adama Mickiewicza. To, na co warto zwrócić uwagę, to jest właściwie opowieść o Polsce przez pryzmat jej kultury poza granicami. Tam również były działania własne prowadzone przez Instytut, ale również szereg programów dotacyjnych skierowanych do organizacji, które właśnie współtworzyły tę opowieść poza granicami naszego kraju. Tutaj wielkie dzięki, ale w zapowiedzi całej konferencji wspomniane zostało nasze logo i to jest jak gdyby pewnie klucz również do dostępności, bo szereg wydarzeń i cała ta opowieść pewnie nie odbyłaby się bez spójnej identyfikacji wizualnej. No i logo Niepodległa, które pewnie Państwo, albo mam nadzieję, że Państwo widzieliście, albo z którymi się zetknęliście przy okazji różnego rodzaju wydarzeń, już nie mówię tylko o wydarzeniach kulturalnych, ale również wydarzeniach sportowych czy innych, no, łączyło i właściwie łączy wszystkie te wydarzenia, naszą komunikację właściwie od początku funkcjonowania biura. Coś, co jest dosyć interesujące, to jest historia powstawania tego logo, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że to logo zaprojektował dla nas marszałek Józef Piłsudski. Z jednego z jego listów wyciągnięte zostało słowo niepodległa, niepodległość. Oczywiście poddane zostały one obróbce graficznej. Natomiast w konsultacji z grafologami możemy przyjąć, że gdyby marszałek Piłsudski napisał słowo niepodległa, to wyglądałoby ono właśnie w ten sposób. I to logo stało się pewnego rodzaju lepem i spoiwem, powodując dostępność właściwie na terenie całej Polski od 17 roku właściwie do dzisiaj. Z tej identyfikacji wizualnej nie korzystają jedynie te instytucje czy organizacje, które zaangażowane są we współtworzenie programu wieloletniego w sposób formalny, to znaczy w jakiś sposób dotykane są albo ich wydarzenia współfinansowane są z programu wieloletniego. Nie, właściwie moc w narodzie pokazała, że jest nieskończenie wiele instytucji i organizacji, ale również lokalnych liderów, którzy chcą współtworzyć to święto po to, żebyśmy byli razem i razem mogli przeżywać właśnie te najważniejsze, super radosne i pozytywne wydarzenia w historii naszego kraju. Blisko 4000 różnego rodzaju instytucji i organizacji, które zgłosiło się po korzystanie z logo. Od samego początku wiedzieliśmy, że ma być to identyfikacja właściwie znowu dla wszystkich. Stworzyliśmy bardzo prosty mechanizm możliwości korzystania z tego logo. Prosty regulamin, prosty formularz dostępny na stronie www.niepodległa.gov.pl, z którego skorzystało, tak jak powiedziałem, blisko 4000 organizacji i które zostały zrealizowane blisko 8000 projektów w ciągu ostatnich lat. Także wydaje nam się, że to dużo i jeszcze raz bez zaangażowania najróżniejszych organizacji pewnie ten sukces nie byłby możliwy.
I coś, co, na co też warto zwrócić uwagę, że te projekty były totalnie najróżniejsze. Od koszulek, bardzo różnych sportów i sportowców, przez wysokiej jakości wydarzenia kulturalne, jak wystawy w muzeach narodowych, do najmniejszych lokalnych wydarzeń, gdzie dzieci próbowały odtwarzać na przykład ten napis, czy logo, czy słowo Niepodległa i je interpretowali. Także właściwie pewnie ciężko opowiedzieć o wszystkich tych projektach, ale serdecznie zapraszam do, jak gdyby, do współtworzenia, jak gdyby, tego programu do końca jego trwania, czyli do 2022 roku. Nie ukrywam, że pewnie dostępność na tym poziomie, który udało nam się zrobić, nie byłaby możliwa bez kampanii, za które w pełni jesteśmy odpowiedzialni my jako biuro. Właściwie od samego początku funkcjonowania prowadzimy szereg kampanii społecznych. Takie kluczowe daty z naszego punktu widzenia to jest 2 maja, czyli Święto Flagi. I 11 listopada oczywiście Narodowe Święto Niepodległości. I tutaj również pewnie bez współpracy i bez tej synergii wywołanej z tymi wszystkimi instytucjami, podmiotami, no to świętowanie nie byłoby aż tak intensywne i tak dostępne. My właściwie od samego początku współpracujemy ze wszystkimi organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego, które współtworzą z nami to święto. Chociażby, tak jak powiedziałem, 11 listopada, inicjatywa, którą zaproponowaliśmy jako pewnego rodzaju sposób, nowy sposób na świętowanie Narodowego Święta Niepodległości, czyli Niepodległa do hymnu. W samo południe 11 listopada zapraszamy wszystkich do wspólnego zaśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. I muszę przyznać, że nasza propozycja od roku 18 przez rok 19 spotkała się albo została bardzo ciepło przyjęta. To było tysiące miejsc właściwie w Polsce i poza granicami. Mogę powiedzieć, że śpiewaliśmy hymn w samo południe na wszystkich kontynentach, dlatego że w roku 19 również naukowcy ze stacji polarnej imienia Arstowskiego zaangażowali się i zaśpiewali razem z nami nasz hymn. W tym roku dużo większe wyzwanie, biorąc pod uwagę sytuację covidową. Nie możemy spotykać się na placach, rynkach, skwerach, przed halami sportowymi po to, żeby razem śpiewać. Natomiast jakby idea jest kontynuowana w samo południe. Myślę, że z dziesiątków, setek tysięcy polskich gardeł zostanie zaśpiewany polski hymn. I tutaj bardzo chciałbym podkreślić właśnie tę współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. My właściwie odkryliśmy, że dostępność to również jak gdyby możliwość dzielenia się wysokiej jakości treściami z samorządowymi instytucjami kultury, co robimy właściwie od samego początku funkcjonowania biura. Przygotowujemy liczne wystawy, a także materiały edukacyjne, które są do pobrania na naszej stronie internetowej, z której samorządy bardzo chętnie korzystają. Coś, co jest też ważne z punktu widzenia dostępności, tutaj pozwolę sobie podsumować to niezwykle istotne słowo, to jest fakt decentralizacji obchodów i nawet wydarzenia samego 11 listopada, albo najważniejsze wydarzenia, które w ramach tego procesu odbudowy polskiej państwowości miały miejsce, za które my byliśmy odpowiedzialni, nie były realizowane tylko i wyłącznie w Warszawie, ale chociażby koncert dla Niepodległej w Nosprze w Katowicach, czy w Filharmonii Wejherowskiej uroczysty koncert związany z odzyskaniem przez Polskę dostępu do morza na początku 1920 roku. Co więcej, no,
myślę, że ta dostępność jest współtworzona również przez synergię takich instytucji, jaką jest Fundacja Koncept Kultura z Biurem Programu Niepodległa, nasz wspólny projekt wirtualny Teatr Niepodległa. Myślę, że w odniesieniu do 3D i tematu tejże konferencji wart jest wielokrotnego podkreślania, to znaczy od właściwie początku zeszłego roku jeździmy po Polsce, pokazujemy wysokiej jakości materiały edukacyjne, dostępne w najnowocześniejszych technologiach, które są dostępne właściwie na rynku. Ewangelizujemy i jesteśmy pewnego rodzaju pewnie prekursorami tejże opowieści. Czas mnie trochę goni, ale pewnie mógłbym o tej dostępności dyskutować albo opowiadać właściwie pewnie jeszcze godzinami. Coś, na co chciałbym jeszcze zwrócić, już naprawdę na sam koniec, na co chciałbym zwrócić Państwa szczególną uwagę, to zgodnie z hasłem Niepodległa dla Wszystkich, te wydarzenia, które produkowane są przez Biuro Programu Niepodległa, a także przez grantobiorców naszych programów dotacyjnych, z założenia mają być projektami dostępnymi również dla osób z niepełnosprawnościami. Staramy się za każdym razem od audiodeskrypcji przez tłumaczy języka migowego, ale również stewardów na przykład, którzy dbają o osoby z problemami z poruszaniem się. Także, a w programach dotacyjnych za to są po prostu dodatkowe punkty, które pozwalają realizować bądź nie pomysły i projekty różnego rodzaju instytucji i organizacji. Dialog, drodzy Państwo. Znowu pozwolę sobie wrócić właściwie do podwalin programu wieloletniego, które powstał w oparciu o dialog. I nie mówię tutaj o dialogu bardzo wielu osób zaangażowanych we współtworzenie programu wieloletniego Niepodległa, ale przez dialog mam na myśli poważne badania społeczne, które zostały przeprowadzone jeszcze w roku 16 i w roku 17 przed stworzeniem zarówno samej organizacji instytucji kultury, jakim jest Biuro Programu Niepodległa, ale mówię o całym programie, więc ten dialog i zweryfikowanie oczekiwań dał podwaliny pod priorytety, o których już mówiłem, decentralizację i zaangażowanie właśnie jak najliczniejszej rzeszy instytucji i organizacji, które współtworzą program, ale właśnie w ramach tego priorytetu drugiego, czyli lokalnie i regionalnie. To jest niezwykle istotne. My takie badania, właściwie my, Narodowe Centrum Kultury, jedna z instytucji współtworzących program, co roku powtarza te badania, weryfikujemy, czy nasze działania są skuteczne, czy nie, jakie są oczekiwania społeczeństwa wobec dalszych naszych działań. Także ten dialog leży u podstaw programu wieloletniego i myślę, że bez niego moglibyśmy robić rzeczy, które nie trafiałyby do ich odbiorców, tak jakbyśmy tego chcieli. Wspominałem już tutaj programy dotacyjne, ale same programy dotacyjne to nie tylko dzielenie się publicznymi środkami z instytucjami i organizacjami, które współtworzą i realizują projekty własne, ale to również szereg szkoleń i warsztatów, gdzie w oparciu o najlepsze praktyki dzielimy się wiedzą, doświadczeniem na temat bardzo wielu różnego rodzaju zagadnień. Tutaj jednym z kluczowych tematów było pokazanie albo nauczenie tych instytucji, które sięgają po środki programu wieloletniego, w jaki sposób badać oczekiwania lokalnych społeczności, czyli znowu podstawą, jaką jest dialog, jest z naszej perspektywy niezwykle istotna. Oczywiście dialog z punktu widzenia niepodległej biura czy działu, za który jestem współodpowiedzialny, to jest również komunikacja online'owa. Od samego początku jak gdyby staramy się intensywnie działać w szeroko pojętych social mediach, gdzie ten dialog bezpośrednio z odbiorcami jest właściwie stały. Tutaj pozwolę sobie podać taki przykład, że przy okazji setnej rocznicy obchodów Bitwy Warszawskiej w tym roku.
stworzyliśmy we współpracy z Polskim Radiem ciekawy portal. To jest portal narracyjny stworzony w 7 językach, opowiadający o Bitwie Warszawskiej, ale nie jedynie jako przez pryzmat zmagań militarnych, ale właściwie dotyczący całości wojny obronnej roku 20. Gorąco zachęcam, to jest bitwa1920.gov.pl. Jak tylko na początku lipca właściwie ten portal pojawił się w sieci, dostaliśmy szereg zapytań, wątpliwości, uwag od bardzo wielu fanów, również za pośrednictwem naszych social mediów. I pokazując, że ten dialog, a nie tylko komunikacja jednokierunkowa, jest dla nas niezwykle istotny, w odpowiedzi na te potrzeby i oczekiwania zrobiliśmy dużą debatę uznanych historyków z profesorem Nowikiem na czele, którzy podjęli się wyjaśnienia tych wszystkich wątpliwości, które my dostaliśmy. No i to była forma jakby prowadzenia komunikacji i dialogu bezpośrednio z odbiorcami treści, które współtworzymy. Także zarówno dostępność, jak i dialog są z naszej perspektywy niezwykle istotne. No i słowo dziedzictwo, które przy okazji Instytucji Kultury pewnie albo jest jednym również z kluczowych elementów. Z naszego punktu widzenia, my będąc instytucją kultury realizującą szeroko rozumianą politykę pamięci, gdzie no, jesteśmy z dziedzictwem związani właściwie w każdym elemencie naszej działalności, czy to pośrednio, czy bezpośrednio. Przez bezpośrednio mam na myśli na przykład takie projekty jak duże wystawy w przestrzeni portu lotniczego imienia Fryderyka Chopina na warszawskim Okęciu, gdzie mieliśmy wystawę Polaków Portret Własny pokazującą topowe dzieła z Muzeum Narodowego w Warszawie, czy wciąż trwającą wystawę stricte związane z dziedzictwem i obiektami zabytkowymi, bo pokazujemy w tej chwili pomniki historii, czyli topowe polskie zabytki w przestrzeni, tak jak wspominałem, już od naszego lotniska. Więc to dziedzictwo, myślę, że dotyka nas na każdym kroku. Wspominane już logo, które również ma ten wymiar symboliczny, ale również historyczny, biorąc pod uwagę, kto to logo dla nas zaprojektował. To jest również strategiczne zaangażowanie tych instytucji kultury we współtworzenie priorytetu pierwszego, czyli tych wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim. Chciałbym zwrócić uwagę, że to dziedzictwo to nie tylko dziedzictwo materialne, sztuka, zabytki, wspominane już przeze mnie pomniki historii, ale również dziedzictwo niematerialne, tradycje, obrzędy, muzyka, ale również kulinaria mają z naszej perspektywy bardzo istotne znaczenie. I tutaj dla przykładu pozwolę sobie opowiedzieć chociażby o realizowanym przez nas projekcie Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu, czyli wielkie wydarzenie w przestrzeni, w normalnych czasach, w przestrzeni Warszawskiego Traktu Królewskiego, gdzie część Warszawy zamykamy albo otwieramy dla zwiedzających, ale zamykamy ją w pewnej przestrzeni albo czasie dwudziestolecia międzywojennego. Także stare samochody, powozy, ale również chociażby granatowi policjanci. Jednym z wydarzeń to jest właściwie całodzienna nauka tradycyjnych tańców polskich na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzonych przez pana Puśniowskiego, czyli który jest jednym pewnie z topowych twórców, ale również osób związanych właśnie z tradycyjnymi polskimi tańcami. W tym roku wirtualnie, ale jak gdyby cały czas ten element dziedzictwa jest dla nas niezwykle istotny. Jednym z naszych, przy okazji programu dotacyjnego, jednym z projektów, który pamiętam najsmaczniej, to był projekt Muzeum Piernika w Toruniu, gdzie lokalna społeczność została zaproszona wraz z dziećmi do pieczenia tradycyjnych pierników toruńskich,
i w ten sposób świętowali setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Co by nie powiedzieć, no rewelacyjny pomysł, że tak powiem, opowiadany przez nas, przeze mnie przede wszystkim w bardzo różnych miejscach. Także dla podkreślenia tego dziedzictwa niematerialnego myślę, że zarówno te tańce, jak i pierniki toruńskie są super ważne. No i właściwie lekcje historii wspominane już przeze mnie, czyli wirtualny teatr Niepodległa. W tym roku jeździliśmy z opowieścią o Bitwie Warszawskiej, czyli z filmem nakręconym w technologii wirtualnej rzeczywistości 360, gdzie odbiorca zakładający gogle zmienia się w osobę odpowiedzialną za przeniesienie meldunku przez front w okolicach sierpnia 2020 roku. Nie będę tutaj zdradzał Państwu szczegóły, tylko zachęcam do tego, żebyście mogli wszyscy obejrzeć ten film, bądźmy czy przy okazji wirtualnego Teatru Niepodległa, czy za pośrednictwem gogli, cardboardów. Planujemy niebawem ten film pokazać szerokiej publiczności w przestrzeni internet, ale to jest właśnie jak gdyby możliwość dotknięcia historii, dziedzictwa w sposób niestandardowy, nieszablonowy i wydaje mi się, że w tym kierunku ta opowieść będzie zmierzać, czyli wykorzystanie nowoczesnych technologii, bo bardzo wiele elementów naszego dziedzictwa zostało utracone bez szansy na to, żeby je odtworzyć. I tak jak tutaj mówiłem o filmie Wiktoria, no to w zeszłym roku opowiadaliśmy o fantastycznej przygodzie związanej z polskimi transatlantykami, gdzie świętowaliśmy setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. I tutaj również wspólny projekt MS Piłsudski, czyli możliwość dotknięcia historii, dziedzictwa, które już jest niestety bez szans na dotknięcie. Także mam nadzieję, że albo jestem przekonany, że program wieloletni i te niezliczone wydarzenia, które i projekty, które w ramach jakby wspólnego działania zostały zrealizowane i będą zrealizowane, jakby wpisują się w założenia dostępności, dialogu i dziedzictwa, a także wykorzystują nowe technologie do tego, żeby o nich opowiadać. Mam nadzieję, że zmieściłem się w czasie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. W przypadku jakichkolwiek pytań zawsze pozostaję do dyspozycji. Dziękuję.